funkcjonariusze służb specjalnych, które wybiega tam na podstawie swojego śledztwa, no to czy pan z nim to konsultował jakoś, czy z tym człowiekiem tam też rozmawiał i tak dalej? Jeśli chodzi o to drugie pytanie, to nie konsultowałem, powiem więcej. Czas mi nie pozwolił jeszcze, chociaż chcę to zrobić. Nie obejrzałem jeszcze tego filmu. Słyszałem o nim różne opinie, dobre i złe, więcej złych niż dobrych. Ponieważ go nie znam, nie widziałem, więc nie chcę się na jego temat wypowiadać, no, słyszałem, że ponoć przedstawione tam są służby w OSI jako no, popełniające jakieś tam błędy, przestępstwa i tak dalej, ale co do zasady to dobre propaństwowe służby. Moja wiedza jest całkowicie inna, to znaczy moja wiedza jednoznacznie pokazuje, że wojskowe służby informacyjne nie zajmowały się działalnością kontrwywiadowczą, tylko biznesową, przestępczą i paraprzestępczą, więc jeżeli tak wygląda ten film, to jest to film w moim przekonaniu nieprawdziwy. Ale obejrzę go i wtedy dopiero będę chciał wyrobić sobie o nim zdanie. Słyszałem, że jest podobno dobry, ale dobrze się ogląda, ale nie do końca jest to przedstawione zgodnie ze stanem faktycznym. Ale tak jak mówię, po obejrzeniu dopiero będę mógł sobie wyrobić zdanie. Jeśli chodzi o pozyskiwanie informatorów, to proszę Państwa, ja pierwszego informatora poznałem na granicy w Terespolu. To był czas, gdy ja dopiero stawiałem pierwsze kroki jako dziennikarz śledczy. Jeszcze to było wcześniej, zanim trafiłem do pierwszego w Polsce dziennikarzy śledczych w Dzienniku Życie w 1995 roku. Kręciłem się po tej granicy, bo wiedziałem, że jest tam przemyt prowadzony na gigantyczną skalę i nie chodziło mi o tak zwane mrówki, o biednych ludzi, którzy nie mają za co żyć, tylko chodziło mi o to, kto stoi na końcu tego łańcucha, bo ci ludzie wysiadali z pociągu, stawiali się do samochodów, odklejali te woreczki z alkoholem, z papierosami. Później te samochody, tiry, gdzieś jechały. To wszystko działo się na oczach policjantów, strażników granicznych. Mnie zainteresowało ten mechanizm, jak ten mechanizm działał. I tak parę ładnych miesięcy, chyba koło roku, zbierałem sobie te różne elementy, niczym puzzle. Taki element do elementu. No i jak już zacząłem pisać, to pisałem przez pół roku. Okazało się, że sprawa jest zaangażowany szef Urzędu Celnego w Terespolu, zastępca Nadmorzańskiego Oddziału Straży Granicznej w hełmie i wiele, wiele innych osób. Na granicę przyleciał świętej pamięci generał Marek Papała. No, udało się pokazać dość duży ten układ przestępczy do tego stopnia, że to do mnie przyjeżdżali oficerowie Komendy Głównej Policji, prosząc o informację i o pomoc, i do mnie zgłaszali się prokuratorzy z Lublina, prokurator Bernardczyk i prokurator Molin. Ale tak naprawdę ja nie mógłbym osiągnąć tego sukcesu, bo był to sukces dziennikarski, pokazanie takiej zorganizowanej przestępczości na granicy polsko-białoruskiej, międzynarodowej przestępczości. Gdyby nie pewien skromny oficer Straży Granicznej, który czekał na kogoś takiego jak ja, on w ciągu roku zatrzymywał ponad 700 samochodów kradzionych, a wszyscy jego koledzy razem wzięci, łącznie kilkanaście albo kilkadziesiąt. Było wiadomo, że on jest uczciwy, oni nie. Było też wiadomo, że jeżeli coś się nie stanie, to oni mu coś zrobią. Albo stanie mu się krzywda fizyczna, albo go robią w jakieś przestępstwo. Spotkałem się z nim kiedyś, porozmawialiśmy, pierwsze spotkanie, drugie, piąte, dziesiąte. Nabraliśmy do siebie wzajemnie zaufania. On mi powiedział wszystko, co wie, a był kopalnią wiedzy. Jego wiedza była dla mnie bezcenna, żeby tą całą grupę przestępczą rozgryźć. I później, gdy jego życie było zagrożone, to w moim mieszkaniu w Białej Podlaskiej doszło do spotkania tego oficera i oficerów Komendy Głównej Policji, którzy go po prostu z tej granicy zabrali. On trafił do służby dyplomatycznej. Ja pomogłem policji przy tym śledztwie, policjantom z Biura Przestępczości Zorganizowanej. To był taki poprzednik Centralnego Biura Śledczego. A Centralne Biuro Śledcze to, jak Państwo oglądacie amerykańskie filmy, to jest coś takiego jak FBI, tylko że bez działań kontrwywiadowczych. Tak jak słyszycie FBI, to polskie CBŚ to jest takie FBI, tylko nie prowadzi działań walki ze szpiegami obcego państwa.
Więc ci oficerowie, którym ja pomogłem w rozpracowaniu tej całej grupy międzynarodowej przestępczej, po jakimś czasie skontaktowali mnie ze swoim kolegą z Urzędu Ochrony Państwa, który miał pewien problem, bo prowadził śledztwo, przełożeni to śledztwo zamordowali. On poprosił mnie o pomoc, wiedział, że ci policjanci za mnie zaręczyli, że ja nigdy nie ujawnię jego personaliów. No i tak to się odbyło. Po jakimś czasie pojawił się kolejny człowiek, potem jeszcze kolejny. To była pewna struktura, którą ja sobie budowałem wiele lat. Nie miesięcy, tylko wiele lat. To wszystko opierało się na zaufaniu. To znaczy, gdyby gdzieś poszło w tak zwane miasto, że ja nie chronię swoich informatorów, że ja ich ujawniam, to prawdopodobnie nigdy bym takiej siatki nie zbudował. A tak to udało mi się taką siatkę zbudować. Pobudki, jakie kierowały tymi ludźmi, były bardzo różne. Od bardzo szlachetnych do bardzo podłych. Częstokroć te pobudki były poza zakresem naszego zbadania. Myśmy z kolegami dziennikarzami śledczymi doszli do wniosku dawno, dawno temu, że częstokroć w ogóle nie jesteśmy w stanie określić, dlaczego ktoś nam przekazuje informacje. Wiedzieliśmy, że mogą kierować takimi osobami pobudki także złe. Na przykład ktoś nam coś mówi, bo się chce zemścić. Albo ktoś nam przekazuje jakieś dokumenty, bo chce zniszczyć konkurencyjną grupę. Tak? Nie mieliśmy możliwości weryfikowania tego, dlatego przyjęliśmy sobie za taką kryterium, dwa elementy. Kryterium prawdy, to muszą być informacje prawdziwe, które możemy zweryfikować i to w kilku źródłach. I drugie kryterium, że są to informacje naprawdę ważne dla opinii publicznej. I doszliśmy do takiego wniosku, że jeżeli dostajemy od informatorów, jeżeli nawet są to ludzie podli, albo źli, albo tacy, którzy chcą nas do czegoś wykorzystać, to jeżeli piszemy prawdę i jeżeli to jest ważne dla opinii publicznej, to powinniśmy to robić. Takie przyjęliśmy założenie, ale to oczywiście nie było takie proste, bo historia co najmniej kilku materiałów, które opublikowałem, pokazuje, że nawet pisząc prawdę i nawet pokazując opinii publicznej ważne informacje, człowiek mógł przyczyniać się do czegoś złego. Jak w historii, którą opisuję w swojej książce Z mocy bezprawia, historię pułkownika Aleksandra L., który do mnie kiedyś zadzwonił. Na kartach tej książki też znajdziecie Państwo nowe informacje, które dotąd nigdy nie ujawniałem o śmierci Andrzeja Lepera. Na kartach książki Niebezpieczny, to taka dygresja Związki Bronisława Komorowskiego. Więc pułkownik Aleksander L. któregoś razu do mnie zadzwonił, mówiąc, on to miał taki krótki wojskowy sposób zwracania się, za 10 minut w Ibisie, czyli w hotelu, tak? Ja miałem ochotę mu wiele razy powiedzieć, nawet mówiłem, co myślę o takim sposobie zwracania się i sobie obiecywałem, że nie będę reagował. Jednakowoż no, wiedziałem, że jak dzwoni do mnie bezpośrednio, nie przez jakiś tam pośredników, to że to musi być coś ważnego. Pojechałem do tego Ibisu. On mi pokazuje, on jeszcze jeden człowiek, który się przedstawił jako Kowalski. Nie sądzę, żeby się naprawdę nazywał Kowalski. Przedstawili mi zdjęcie Aleksandra Kwaśniewskiego i Marka Dohnala. To było wtedy, gdy Kwaśniewski był prezydentem, bo to była wiosna 2005 roku, a Marek Dohnal był już w areszcie i Kwaśniewski mówił, że nigdy Dohnala nie widział, nie znał, nie spotykał się, prawie że nie wie, kto to jest Dohnal. I nagle ja dostaję zdjęcie, na którym panowie widać, że ze sobą rozmawiają, to zdjęcie dużo mówi. Aleksander L. mówi, macie to zdjęcie, warunek jest jeden. W poniedziałek on musi się ukazać we Wprost. Wtedy pracowałem we Wprost. Ja mówię, no nie zdążymy, bo to był piątek. Jak nie zdążycie, to w niedzielę dostanie ktoś inny, my mamy swoich ludzi, sprawdzimy to. To się ma ukazać w poniedziałek. Jak się nie ukaże, zrobi to ktoś inny. Pojechałem do Staszka Janeckiego i Marka Króla, moich przełożonych. Pokazałem im to zdjęcie, przedstawiłem warunki. Staszek Janecki, Marek Król zgodnie orzekli, że wchodzimy w to. Pojechaliśmy w miejsce wskazane przez Aleksandra L. do mecenasa Ryszarda Kucińskiego. Wcześniej to był prokurator prokuratury apelacyjnej w Warszawie, a w roku 2005 wzięty adwokat, który miał swoją kancelarię naprzeciwko Belwederu. Mecenas Ryszard Kuciński wręczył nam kilkadziesiąt zdjęć Dohnala i Kwaśniewskiego, a także Dohnala i pani Kwaśniewskiej, a na dokładkę nam dołożył notatniki Dohnala. Skąd je miał? No miał, bo był adwokatem Dohnala. No i myśmy to opublikowali w poniedziałkowym Wprost.
Tego samego dnia o godzinie 10 Aleksander Kwaśniewski zrobił konferencję. Dwie godziny przed tym, jak miał stanąć przed Komisją Śledczą do spraw PKN Orlen, bo w ten poniedziałek on miał się stawić na Komisji Śledczej do spraw PKN Orlen, gdzie miał być pytany między innymi o kontakty z Markiem Dohnalem. Nam się wydawało, że publikując takie zdjęcia, przygważdżamy Kwaśniewskiego, pokazujemy, że prezydent, który twierdzi, że nie zna Dohnala, jest kłamcą, jest zwyczajnym kłamcą. Tymczasem Kwaśniewski zrobił konferencję prasową o godzinie 10 rano, powiedział: ja tam nie pójdę, nie idę na żadną komisję śledczą, możecie mnie tam końmi ciągnąć, po co mam tam iść, zaśpiewać, zatańczyć, ja się tam nie pojawię, nie mam mowy. Wszyscy się zastanawiali, dlaczego Kwaśniewski zareagował tak nerwowo, a my z kolegami we Wprost się zastanawialiśmy, jak mogliśmy tak się łatwo dać rozegrać. Ktoś nas wykorzystał jako medium przekaźnikowe dla Aleksandra Kwaśniewskiego, który poprzez naszą publikację, poprzez publikację tych wspólnych zdjęć otrzymał sygnał, który był dla niego czytelny, sygnał, który mówił: nie możesz tam iść, nie wolno ci się tam stawić, i on się tam nie stawił. Nie wiem, dlaczego przekazano to w taki okrężny sposób, nie umiem tego Państwu powiedzieć. Służby specjalne, tak jak w przypadku Jurka Morawskiego, który dostał materiały dotyczące księdza arcybiskupa przy pomocy czterech pośredników. Służby specjalne często stosują takie okrężne drogi, bardzo zawoalowane, wielopiętrowe. Więc rozegrano nas klasycznie, bo gdyby Aleksander Kwaśniewski poszedł na tą komisję i po raz kolejny powiedział: nie znam Dohnala, nigdy go nie widziałem, niemalże nie wiem, kto to jest, i zeznawałby to przed Komisją Śledczą do spraw PKN Orlen, to byłaby przesłanka do tego, żeby go postawić przed Trybunałem Stanu. Miałby potężne problemy. I gdyby te zdjęcia ukazały się później. Tymczasem my przez publikację naszych zdjęć chcieliśmy Kwaśniewskiego przygwoździć, a de facto uratowaliśmy mu skórę. Więc ta metoda, pokazując prawdę, pokazywanie prawdy i pokazywanie rzeczy ważnych dla opinii publicznej, nie zawsze była czymś dobrym, bo przykład z tą historią pokazuje, że nawet jak się pokazuje prawdę i nawet ważne rzeczy dla opinii publicznej, no złapanie prezydenta na kłamstwie jest ważne, to i tak można być kukiełką w rękach służb specjalnych, nie wiedząc o tym, że jesteśmy taką kukiełką. Jak już powiedziałem tyle, no to dojdę do Andrzeja Lepera. To, co opisałem w książce Z mocy bezprawia, a w książce Niebezpieczne związki Bronisława Komorowskiego znacząco rozszerzam. Onegdaj Andrzej Leper rozmawiał z Tomkiem Sakiewiczem o tym, że ma pewne dokumenty. Dokumenty, które gdyby trafiły w niepowołane ręce, to jego życie byłoby niewarte złamanego grosza. Prosił Tomka, żeby te rozmowy nagrywał, Tomek Sakiewicza nagrywał. I oto Andrzej Leper, gdzie te dokumenty zdeponował. Twierdził, że u swojego przyjaciela, któremu bezwzględnie ufa, one są w bezpiecznych rękach. On te dokumenty zdeponował u Ryszarda Kucińskiego, współpracownika WSI, o którym mój informator Aleksander L. mówił: to jest nasz człowiek. Mówiąc krótko, równie dobrze mógłby je zdeponować u generała Marka Dukaczewskiego. Efekt byłby dokładnie taki sam. Ja nie wiem na 100%, czy Andrzeja Lepera ktoś zabił, czy nie, ale wiem, że to, co on mówił, że jest dla niego śmiertelnym zagrożeniem, to się stało, bo on mówił o śmiertelnym zagrożeniu jako o trafieniu tych dokumentów w niepowołane ręce. A jeżeli one były u Marka Kucińskiego, to z całą pewnością były w niepowołanych rękach. Zresztą taka dziwna zbieżność: Andrzej Leper i mecenas Kuciński umarli w ciągu 3 miesięcy, jeden po drugim. Obydwaj w dość takich nie do końca jasnych okolicznościach. Ja przez długi czas nie wiedziałem, co to za dokumenty. Co to za dokumenty miał Andrzej Leper. Publikuje to dopiero w książce Niebezpieczne związki Bronisława Komorowskiego. Te dokumenty, proszę Państwa, wracamy do punktu wyjścia, to były dokumenty dotyczące Fundacji Pro Civili, czyli tej fundacji, dla której działania osłonowe prowadził Bronisław Komorowski. To te dokumenty właśnie miał Andrzej Leper. Te dokumenty dotyczące Fundacji Pro Civili. Zresztą, żeby Państwu pokazać, no, jakiej przestępczej grupie mówimy, Pro Civili, to jest ta fundacja, którą tak osłaniał Bronisław Komorowski. Jak wyglądała ta jego osłona? Mówiłem o tym kilka osób. Jeden oficer VAT, wicerektor VAT, a także mój przyjaciel Krzysztof Borowiak. Mówili: panie ministrze, niech pan położy temu kres. Giną ludzie, giną dokumenty, giną pieniądze. Są defraudowane setki milionów złotych z VAT-u. Coś z tym trzeba zrobić. Bronisław Komorowski oficera wysłał do Zielonego Garnizonu, wicerektor VAT został zdymisjonowany,
A Krzysztof Borowiak, który kierował wtedy, był dyrektorem Departamentu Szkolnictwa Wyższego MON z ramienia Służby Cywilnej. Mówiąc krótko, był taki konkurs, że nad armią ma być nadzór Służby Cywilnej. I Krzysztof Borowiak wygrał ten konkurs i z ramienia Służby Cywilnej podlegały mu wszystkie szkoły wojskowe. I on jako ten dyrektor Departamentu Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Obrony Narodowej poszedł do ministra Komorowskiego, mówiąc: panie ministrze, trzeba z tym coś zrobić, z tą fundacją Pro Civili. Komorowski zrobił, tylko nie z fundacją, tylko z Borowiakiem. Tydzień po tej rozmowie przestał być dyrektorem Departamentu Szkolnictwa Wyższego MON. Jako taką puentę, skoro wróciłem na chwilkę do Fundacji Pro Civili, to dopowiem państwu, masa, o której mój kolega Artur Górski robi z nim wywiady, masa tam w tych wywiadach mówi dużo bzdur, wybiera się bardzo mocno. Wiem dobrze, bo byłem tym dziennikarzem, który w roku 2003 jako pierwszy dotarł do ściśle tajnych akt, jego pełnych zeznań, które dotąd nie zostały ujawnione. Ja je miałem w całości, w 100%. Zostało mi to zrabowane w roku 2008. Może zaryzykuję, ale powiem więcej, bo nic nie trzeba już w domu. Ja je mam, odzyskałem te zeznania. I niewykluczone, że zrobię z nich kiedyś użytek, tak? Nie mam ich w domu, nie trzymam w domu, także proszę mnie nie budzić o 6 rano. Są w bezpiecznym miejscu. Więc mając te zeznania, wiem doskonale, że masa w tych swoich książkach bardzo się wybiera i opowiada dużo rzeczy, które przedstawiają go jako bohatera, żadnym bohaterem nie był. No ale to jest ewentualnie temat na oddzielną rozmowę. Co ten masa zeznał prokuratorom w sprawie Pro Civili? Prokuratorzy mówili o tym, że panie Sokołowski, tyle pan nam powiedział, że dajemy panu furtkę. Jeżeli jest jakaś rzecz, o której nie chce pan mówić, bo to jest dla pana śmiertelne zagrożenie, to o jednej rzeczy może pan nie mówić. To była taka furtka, bo świadek koronny ma obowiązek mówić wszystko, co wie, o każdym przestępstwie. Jeżeli coś zatai, zgodnie z ustawą powinien stracić status świadka koronnego. Tymczasem prokuratorzy dają Sokołowskiemu taką furtkę. O jednej rzeczy, tej, którą pan uważa za szczególnie groźną, może pan nie mówić. I zgadnijcie państwo, co powiedział masa, że o czym nie chce mówić i nie powie ani słowa. O Fundacji Pro Civili, tak. O Fundacji Pro Civili, ponieważ z tą fundacją współpracowała oczywiście grupa Pruszkowska, tak. Celowo nie nazywam jej mafią, bo to nie była żadna mafia, to była dobrze zorganizowana grupa przestępcza, ale mafia to dopiero była grupa Pruszkowska plus WSI plus politycy i tak dalej. To dopiero była mafia. Więc masa powiedział: o Fundacji Pro Civili nie powiem ani słowa, bo moje życie, podobnie jak Leper, nie byłoby warte złamanego grosza. To żeby państwu pokazać, o jakiej groźnej grupie mówimy. Masa spokojnie mówił o interesach swoich kolegów, o Pershingu, o Wańce, którzy przecież też strzelali, wysadzali, rozstrzeliwali ludzi, jak w barze Gama na Woli, gdzie rozstrzelali w biały dzień o godzinie 12 sześciu konkurentów z karabinów maszynowych. On się nie bał o nich mówić, ale o Fundacji Pro Civili się bał. Niech to państwu pokaże, o jak dobrze zorganizowanej, jak niebezpiecznej grupie przestępczej mówimy, kiedy mówimy o Fundacji Pro Civili. I dopiero w tym kontekście widać, jak wielkie, nie wiem, nadużycie to nie jest to słowo, to jest za małe słowo. Czym były działania osłonowe ministra obrony narodowej Bronisława Komorowskiego dla tak dobrze zorganizowanej, tak potężnej grupy przestępczej, ukrytej pod nazwą fundacji? Dokonał żywota na pewnym dancingu, prawda? Czy jest pan znany oficjalny powód jego śmierci, bo te oficjalne są dosyć błahe? To pierwsze pytanie i drugie, proszę powiedzieć tak jednoznacznie, jeśli się da oczywiście, czy prezydent Komorowski jest patronem czy narzędziem? Dobrze, że mnie pan sprostował. No, oczywiście w moim głębokim przekonaniu, tak, w oparciu o to, co zebrałem, w oparciu o to, co sam widziałem, czego doświadczyłem, w oparciu o różne rzeczy, które zamieszczam w książce, śmiem twierdzić, że jednym i drugim.
Bo jako prezydent wypowiada się dobrze o wojskowych służbach informacyjnych. Całkiem niedawno szereg takich wypowiedzi, że ich rozwiązanie było zbrodnią, było skandalem, było czymś potwornym, więc tu występuje jako patron. W moim głębokim przekonaniu, i to zamieszczam także w mojej książce, myślę, że na to szereg dowodów, przesłanek, jest, no, także jest narzędziem, tak? Myślę, że bez człowieka na takim stanowisku wojskowe służby informacyjne nie miałyby szans na istnienie na taką skalę, na funkcjonowanie na taką skalę, na degradowanie naszego kraju na taką skalę, jak to się dzieje. Więc w moim przekonaniu jest jednym i drugim. Natomiast jeśli chodzi o to pierwsze pana pytanie, bo... A, pułkownik Tobiasz. Tak, pułkownik Leszek Tobiasz miał zeznawać w moim procesie. Zadziwiająca postać. Toczyły się w stosunku do niego postępowania karne, kilka. Gdy tylko rozpoczął tą prowokację i Platforma zdobyła władzę, wszystkie postępowania zostały zawieszone w stosunku do Tobiasza. Z uwagi na, jest tam taki paragraf w prawie karnym, który mówi, że jeżeli ktoś jest bardzo obłożnie chory albo ukrywa się, no to się zawiesza postępowanie, no bo nie można go przesłuchać i tak dalej. Tobiasz się ani ukrywał, ani nie był chory, a postępowanie zawieszono. Właśnie z uwagi na ten paragraf po prostu został współpracownikiem ABW i wzięto go pod parasol ochrony. Ponieważ jednak jego zeznania, on mówił coraz więcej, widocznie tam panowie dochodzili do wniosku, że za mało tych pogrążeń komisji, pogrążeń Sumińskiego i innych, więc on cały czas dokładał i w pewnym momencie, jak to kłamca musi mieć dobrą pamięć, bo jeżeli nie ma dobrej pamięci, to się gdzieś tam prędzej czy później zagubi. Pułkownik Tobiasz zaczął w swoich zeznaniach przeczyć nie tylko swoim zeznaniom wcześniejszym, ale także zaczął podważać zeznania Bronisława Komorowskiego. I to bardzo mocno, coraz mocniej. I były takie jedne szczególnie zeznania, gdzie tam praktycznie nie zostały po zeznaniach Bronisława Komorowskiego prochu i pyłu, oczywiście bez swojej woli i ochoty. W związku z tym ja zażądałem konfrontacji. No bo jeżeli pułkownik to popatrzył, zeznania pułkownika Tobiasza jest sporządzony akt oskarżenia, a prokuratura nawet pisze, że głównie powstał w oparciu o zeznania Tobiasza, a te zeznania całkowicie podważają zeznania prezydenta Polski, no to jest problem. Albo tej sprawy nie powinno być, albo prezydent Polski powinien za kłamanie w prokuraturze zostać postawiony w stan oskarżenia. Kara za kłamanie, składanie fałszywych zeznań to jest 3 lata pozbawienia wolności. Pułkownik Tobiasz się nie stawiał. Został wezwany raz, został wezwany drugi raz, został wezwany trzeci raz. Nie przysłał usprawiedliwienia, ani że jest chory, ani że wyjechał, nic. Po prostu się nie stawiał. Pamiętam, jak świętej pamięci pan Romaszewski mówi, ja zakładam, że nie stawi się po raz czwarty. Pewnie zachoruje. On wchodził na moje sprawy, dopóki żył. Nie stawił się po raz czwarty, nie zachorował, tylko umarł. Na kilka dni przed wezwaniem, gdy sąd już mówił, naciskany przez nas, że no, niewykluczone, że pana pułkownika Tobiasza trzeba będzie doprowadzić. No, okazało się to niemożliwe, bo zmarł na zabawie tanecznej w Radomiu. I w ten oto sposób rozwiązał się problem. Ja oczywiście nie twierdzę, bo nie mam na to żadnych dowodów, że pan Bronisław Komorowski zlecił zamordowanie pana pułkownika Tobiasza. Gdybym tak powiedział, no to bym przesadził, bo ja nie mam na to żadnych dowodów. Natomiast twierdzę z całą pewnością, że beneficjentem, tą osobą, która najbardziej skorzystała na śmierci Tobiasza, był pan Bronisław Komorowski. Bo to nie doszło do konfrontacji, która by albo pokazała, że ta cała intryga jest jednym wielkim kłamstwem i właśnie potężną intrygą i prowokacją, albo by pokazała, że Bronisław Komorowski od początku brał w niej udział i jest po prostu kłamcą. No ale znalazło się rozwiązanie trzecie. Pułkownik Tobiasz nie żyje i problem zniknął. W podobny zresztą sposób zniknął Marian Cypel, rezydent polskiego wywiadu w Wiedniu, którego ja poznałem. On odpowiadał za generały, za kontakty między polskim rządem a generałem Franco, to jeszcze było w PRL. No i ostatecznie na emeryturze znalazł się niedaleko Białej Podlaskiej w takiej uroczej miejscowości Zaborek, w której ja wiele razy bywałem.
nie wiedząc o tym, że jest to miejsce spotkań panów polskich i nie tylko polskich służb tajnych. Miejsce jest przeurocze, przepiękne. Jak Państwo będziecie na Podlasiu, zachęcam do odwiedzenia. No, a to, że panom ze służb tajnych także się spodobało, no to to już inna kwestia. W każdym razie ten, że Cypr był naciskany, był szantażowany przez Tobiasza i w pewnym momencie miał dość, bo Tobiasz chciał w tą całą operację wmontować dwóch biskupów, którzy bywali w Zaborku, biskupa Głodzia i biskupa Dydycza. Obydwu świetnie znam, z biskupem Dydyczem się nawet przyjaźnił. Więc Tobiasz próbował ich wmanipulować w tą całą intrygę i szantażował Cypra, którego zmuszał do mówienia nieprawdy metodami nacisku, szantażu i jeszcze różnymi innymi. No, Cypr się temu oparł i deklarował, że w sądzie powie rzeczy, które całkowicie zmienią postrzeganie tej sprawy. No i podobnie jak Marian, jak Tobiasz, kilka dni przed stawieniem się w sądzie zmarł Marian Cypr. Więc takich zdumiewających, no teoretycznie można powiedzieć, że każdy kiedyś musi umrzeć i akurat ktoś może sceptyczny powiedzieć, akurat tym dwóm wypadło tak, że tuż przed rozprawą, w jednym i drugim przypadku. Ja nie wierzę w takie przypadki. Życie mnie nauczyło, że raczej nie ma takich przypadków. Chciałbym się pana zapytać, gdzie urodził się pan Bronisław Komorowski i czy to jest jego prawdziwe nazwisko? Bo u mnie na podzie, ale jeszcze na praktyce, ktoś napisał Bronisław Komorowski, wnuk czekisty. I drugie pytanie, jak mam zdać studia, zrobić studia, jeżeli w jednym wyrazie popełnił dwa błędy? Jeśli chodzi o to pierwsze pytanie, czy jest wnukiem czekisty, no ja mogę powiedzieć, że nie wiem wszystkiego o Bronisławie Komorowskim. Nie napisałem biografii Bronisława Komorowskiego, więc nie znam odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące Bronisława Komorowskiego. Moja historia Niebezpieczne Związki Bronisława Komorowskiego jest historią mojego jakby zapoznawania się z tą postacią, odkrywania tej postaci jako dziennikarza śledczego od grudnia 2006 roku, w zasadzie aż do ostatnich chwil, kiedy ta książka powstawała. A zakres tematyczny mojej książki sięga lat 80., drugiej połowy lat 80. i dalej. Więc nie znam wszystkich odpowiedzi, na przykład o to, czy jest wnukiem czekisty. Piszę tam tylko rzeczy, których jestem na 100% pewien i które bym potrafił udowodnić w każdym uczciwym sądzie. To, co pan pyta, słyszałem z wielu ust, z wielu źródeł, ale jednakowoż to jest poza obszarem mojego udowadniania, więc to się w książce nie znalazło. Natomiast jak to się stało, że ktoś, kto popełnił takie gafy, mógł ukończyć studia, mógł być nauczycielem historii, nawet w Niepokalanowie, w seminarium. No, sam się dziwię, jeśli chodzi o Bronisława Komorowskiego, to no, inaczej, kiedyś się dziwiłem, później już przestałem, może tak to powinienem mówić. Jeśli chodzi o pierwsze pytanie, to odpowiem tak. Taka szansa istnieje. Myślę, że jesteśmy jej nawet całkiem niedaleko. Prokurator Andrzej Witkowski, który przeprowadził swoje śledztwo bardzo gruntownie, prowadził je wiele lat, dwa razy był w kluczowym momencie odsuwany, który dotarł do niepodważalnych faktów. Ja jako dziennikarz podążałem jego tropami, czasami troszkę obok, czasami troszkę przed, częściej zdecydowanie za, bo tutaj rola prokuratora Witkowskiego jest zdecydowanie najważniejszą rolą. Więc prokurator Andrzej Witkowski twierdzi publicznie, po to powiedział, że jeżeli dostałby to śledztwo po raz trzeci, to potrzeba mu pół roku, żeby pokazać cały udział WSI w tej zbrodni, udział rosyjskiego GRU, pokazać, że
tę zbrodnię z decydentów polskich, za nią odpowiadają, za tę zbrodnię generałowie Kiszczak i Rozecki, udowodnił, że ksiądz Jerzy zginął w innym czasie, w innych okolicznościach, niż to się powszechnie przyjmuje, pokazać prawdziwą rolę Waldemara Chrostowskiego i także wiele, wiele, wiele innych rzeczy. Andrzej Witkowski publicznie powiedział: dajcie mi na pół roku tę sprawę, a ja już ją dokończę, albo się ostatecznie skompromituję i nigdy więcej nie wspomnę o tej sprawie. Pół roku, tylko tyle. Ja Andrzejowi Witkowskiemu wierzę. Wiele osób podważało jego wiarygodność. Podobnie jak moją, tak. Ja miałem zostać przestępcą, Andrzej Witkowski miał zostać wariatem. Pamiętam, jak pisałem scenariusz dla Agencji Filmowej Telewizji Polskiej. Sławek Jóźwik i Andrzej Urbański mi w pierwszym zdaniu powiedzieli, ale to jest oparte o śledztwo tego wariata Witkowskiego. Skąd wy wiecie, że wariat? Pytam. No, miasto tak mówi. Co to znaczy miasto tak mówi? Ktoś wypuścił plotkę i to krąży od człowieka do człowieka. Pamiętam, jak dotarłem do pana Jarosława Kaczyńskiego, którego poznałem kilka lat wcześniej, mówiąc, kiedy został premier, kiedy PiS wygrało wybory w 2005 roku, mówiąc: panie prezesie, wtedy nie był jeszcze premierem, to jest szansa, żeby tą sprawę wyjaśnić. Prezes Kaczyński mi wtedy odpowiedział: no, panie Wojtku, ale ja słyszałem o prokuratorze Witkowskim, że ciąży na nim pewien rys mitomanii, że jest troszkę mitomanem. Mówię: panie prezesie, pan w to nie wierzy. No, ale wiele osób mi tak mówi, to takich osób, którym ja ufam. Ja mówiłem: no to właśnie jest niszczenie człowieka, stara metoda służb specjalnych. Jeżeli nie może zniszczyć faktów, zniszcz człowieka, który te fakty zebrał, a wtedy same fakty stają się bez znaczenia. Prezes Kaczyński powiedział mi, że zweryfikuje to, bo to jest dla niego istotna sprawa. Długo to zajęło, niestety bardzo długo. Pamiętam taką rozmowę w lipcu 2007 roku przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie, w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości, gdy premier już wtedy, Kaczyński, w mojej obecności, mówi do prokuratora Witkowskiego, ja zamieszczam tę rozmowę w książce Lobotomia 3.0, gdy mówi do prokuratora Witkowskiego: panie prokuratorze, obiecuję panu, zrozumiałem, weryfikowałem pana bardzo gruntownie i bardzo długo i dziś wiem, że zrobiono panu wielką krzywdę, że panu odebrano wiarygodność, zniszczono opinię. Dziś wiem, że to były kłamstwa. Dziś rozumiem, że jest pan jedynym człowiekiem, który może wyjaśnić tę zbrodnię od początku do końca. Dlatego obiecuję panu, że jeszcze jesienią tego roku wróci pan do swojego śledztwa. Prokurator Witkowski, wtedy bardzo wzruszony, niemal ze łzami w oczach, pamiętam to jakby było wczoraj, mówi: panie premierze, dziękuję w imieniu własnym i w imieniu służby. No ale jesienią 2007 roku PiS już nie miał władzy. Ta obietnica nie została spełniona do dziś. Gdyby w Polsce nastąpiła jakaś zmiana, to być może Andrzej Witkowski dostałby trzecią szansę i jestem pewien, żeby ją wykorzystał, by pokazał, jak naprawdę wyglądała ta zbrodnia i pokazałby rzecz szalenie ważną, moim zdaniem jedną z najważniejszych, że ta sprawa nie jest historią, jak się wielu wydaje. Ta sprawa wciąż trwa, dlatego że opinia publiczna nie ma zielonego pojęcia o tym, że to, co mówi czasami ksiądz Małkowski i inne osoby, że ta zbrodnia jest zbrodnią założycielską III RP, jest prawdą, bo to na kanwie uśmiercenia księdza Jerzego 30 października 1984 roku mazowiecki Geremek, rzekomi przyjaciele księdza Jerzego, usiedli do stołu z Rakowskim, Kiszczakiem Jaruzelskim i to była pierwsza rozmowa, z której powstała taka tajna notatka, Witkowski do niej dotarł, w której to była pierwsza rozmowa, w której w takim składzie panowie rozmawiają o tym, co dalej robić z Polską. No, mówiąc wprost, jak dalej tą Polską zarządzać, jak ją dzielić, dokąd to ma doprowadzić, tak? W 85, 6, 7 roku te spotkania następują jedne po drugich, jest ich bardzo wiele. Opinia publiczna o nich nie ma pojęcia. Opinia publiczna dowiaduje się dopiero o spotkaniu w Magdalence i przy okrągłym stole, ale to jest już teatr. Wszystko zostało ustalone wcześniej. Role zostały rozdane, zostaliśmy po prostu potwornie oszukani. A wszystko to zaczęło się w dniu oficjalnego wydobycia zwłok księdza Popiełuszki z nurtu Wisły 30 października 1984 roku. Oficjalnego wydobycia, bo tak naprawdę ksiądz Jerzy został wydobyty 26 października, 4 dni wcześniej. No ale to jest bardzo szeroki temat, jak będziecie chcieli państwo, to oczywiście go pociągnę. Niemniej tak skrótowo, może będą też inne pytania, to tutaj się zatrzymam, bo na ten temat mógłbym też mówić godzinami.
Jeśli chodzi o WSI, to tak, ja wierzę, że to jest możliwe. Ja wierzę, że to jest możliwe. Ja w swoich książkach, zwłaszcza w książce Z mocy nadziei, podaję przykłady. No, książka jest mroczna, podobnie jak książka Z mocy bezprawia, czy Niebezpieczne związki Bronisława Komorowskiego, czy nawet Lobotomia 3.0, ale ja w tej książce pokazuję też, myślę, nadzieję, tak? Bo ja tę nadzieję czerpię z wielu sytuacji, które pozornie nie mają nic wspólnego z naszą rzeczywistością. Może tak króciutko opiszę Państwu jedną taką historię, tą, która dla mnie osobiście jest najbliższa. Tak w telegraficznym skrócie, bo może się Państwu wydać, że ona jest bez znaczenia i bez związku. Historię Mariana Gryglasa, mojego przyjaciela z małej wsi Komarno pod Białą Podlaską, który w roku 80. był młodym chłopakiem, był w reprezentacji Polski w podnoszeniu ciężarów, bo wyjechał z Podlasia do Gdańska, tam trenował w klubie Stoczniowiec Gdańsk. Mówiono, że to jest taki nieoszlifowany talent, który jeżeli poprawi technikę, to mamy medal w podnoszeniu ciężarów w Moskwie na olimpiadzie. Przyjechał z zgrupowania na ślub krewnego, wracał w nocy na ostatni pociąg, gonił ten pociąg, złapał za ostatni taką rurę na końcu ostatniego wagonu. Następne, co pamięta, to białe szpitalne ściany. Rwało mu nogę od kolana w dół, ten pociąg go wciągnął pod koła. On wtedy myślał o tym, żeby się zabić, myślał o samobójstwie. Młody chłopak miał być medalistą olimpijskim, został kaleką, ale w tym szpitalu była pielęgniarka, słowo do słowa, rozmowa do rozmowy, ona się nim zaopiekowała, przywróciła mu wiarę, nadzieję, została jego żoną, rodziła mu czwórkę dzieci, ale to było później. Wtedy ona go namówiła do powrotu do sportu. On sobie wziął taką ławeczkę, w stodole rozłożył, zaczął podnosić sztangę leżąc, taki spod dla niepełnosprawnych. Przychodzili tam chłopcy z okolicznych wsi, w pewnym momencie było ich kilkuset. On ich podzielił na takie grupy, oni przychodzili, bo on był dla nich mistrzem, był reprezentantem Polski. Pytali: mistrzu, możemy z tobą trenować? On mówił: dobra chłopcy, ale bez picia, bez palenia, bez spóźniania, słowo to słowo, jak się omawiamy, to się omawiamy. On ich bardziej formował niż uczył sportu. Ale oni go z kolei mobilizowali do ciężkich treningów. I on został w wyniku tych treningów mistrzem Polski, potem mistrzem Europy, mistrzem świata, medalistą na paraolimpiadzie w Barcelonie. Jak się pojedzie do niego do domu na Podlasiu, to ma zdjęcia z całego świata w albumie, nawet z festiwalu filmowego w Cannes, gdzie pokonał w siłowaniu na rękę Arnolda Schwarzeneggera, Sylwestra Stallone. Zaproszono go tam jako mistrza świata. Mówiąc krótko, osiągnął w sporcie więcej niż kiedykolwiek mógłby marzyć. W uznaniu jego zasług Stadnina Koni w Janowie Podlaskim ufundowała mu parę koni i bryczkę, a biznesmen z Wielkopolski dołożył drugą parę koni i sanie. I on dzisiaj z synami obwozi turystów po Podlasiu. Jego dziadek był kawalerzystą, on zawsze Bielglas kochał konie. I on mówi tak: nie mógłbym mieć lepszego, szczęśliwszego życia. Nie wyobrażam sobie, żebym miał to szczęśliwsze, żeby ktoś mógł mieć lepsze życie niż ja. Gdybym miał biegł wtedy na ten dworzec sekundę wcześniej, to ja bym ten pociąg dogonił, bym do niego wsiadł i wsiadłbym do innego życia. Gdybym na tym dworcu był sekundę później, to ja bym tego pociągu nie gonił, bo ja bym zrozumiał, że ja go nie dogonię. Ale ja się znalazłem dokładnie w tym momencie, gdzie miałem szansę wsiąść do tego pociągu, dogoniłem go, ale do niego nie wsiadłem. Przeżyłem największą tragedię swojego życia, taką, która omal nie doprowadziła mnie do śmierci, ale z tego wstałem i mogę powiedzieć, że największa tragedia mojego życia, z perspektywy lat oceniam, że było to moje największe błogosławieństwo. Dlaczego ja o tym przypadku, o tej historii mówię w kontekście pytania o odsunięcie WSI? Otóż dlatego, że Marian Gryglas miał wybór. Nawet jak już nie popełnił samobójstwa, to mógł się położyć w łóżku, do końca życia patrzeć w sufit i roztkliwiać się nad sobą, myśląc o tym, ile rzeczy go w życiu ominęło, jak to będzie teraz kaleką, a nie sportowcem. No mógł po prostu się poddać, ale on wstał bez tej nogi i poszedł przez życie i wygrał wszystko, co było do wygrania, więcej niż mógłby marzyć. Mnie jego historia prawdziwa przecież, dla mnie samego była inspiracją, żeby też powstać i dalej iść, ale myślę, że ona może być inspiracją dla wszystkich, bo z jednej strony w tej jego historii niezwykle istotny jest
przypadek, nie przypadek, tak? No, mój mentor, ksiądz jezuita Ryszard Przymusiński, doktor psychologii, który był moim przyjacielem i wykładowcą, zawsze mnie przekonywał, że nie ma przypadków, tak? Żeby w to uwierzyć, że nie ma przypadków, żeby zrozumieć, że wszystko jest po coś. Często nie wiemy po co, często nigdy się nie dowiadujemy, ale jak sięgniemy gdzieś w przeszłość, to zobaczymy, że wiele wydarzeń się ze sobą w dziwny sposób łączy. Ja w to wierzę. Czyli z jednej strony, nazwijmy to przypadek, nie przypadek, to, że on się znalazł na tym dworcu dokładnie w tym momencie, w którym miał się znaleźć. A druga rzecz, jego determinacja, czyli to, co jak gdyby jemu samemu pozwoliło wstać i dalej iść. Mówiąc krótko, może się wydarzyć dzisiaj, może się wydawać, że sytuacja jest bardzo trudna. No bo w OSCE ma media, pieniądze, prezydenta, rosyjskie serwery, czy Bóg wie co jeszcze, tak? Możliwości oszukiwania w wyborach i Bóg wie co jeszcze. Można rozłożyć ręce i powiedzieć, no to nic się nie da zrobić, odpuśćmy to, jest jak jest, wszyscy może wyjedziemy z tego kraju, może zostaną tu jakieś niedobitki, wszystko jest przegrane. No, jak ktoś tak pomyśli, no to jest już rzeczywiście przegrane, tak? Sytuacja jest rzeczywiście bardzo trudna, ale tak jak w przypadku Mariana Gryglasa, może zdarzyć się jakiś czynnik, o którym dziś nie mamy zielonego pojęcia. Coś, co całkowicie tą sytuację zmieni i coś, co dzisiaj no w ogóle nam nie przychodzi do głowy, może się okazać jakimś katarzis, które całkowicie tę sytuację odmieni. To po pierwsze. A po drugie, i to moim zdaniem jest ważniejsze, bo to, o czym powiedziałem przed chwilą, jest poza nami. To jest poza nami. Tak jak poza Marianem Gryglasem było to, że on się znalazł na tym dworcu dokładnie o tej sekundzie. Natomiast to, na co mamy wpływ, to, na co on miał wpływ. On wstał bez tej nogi, zawziął się i wygrał wszystko, co było do wygrania. Wygrał wspaniałe życie. Tak samo my. Zróbmy to, co do nas należy. Tak? Nie każdy zrobi to, co do niego należy. Nie oglądając się na to, czy to przyniesie efekt, czy to nie przyniesie efektu. Zbigniew Herbert pisał, czyń swoje nie patrząc końca. Ja się staram to robić i do tego gorąco namawiam również Państwa. Pańskiego pytania za głupie, wprost przeciwnie. To jest pytanie, które sobie zadawałem wiele razy i myślę, że jestem bliski prawdziwej odpowiedzi. Otóż przyjmijmy takie założenie, że spada mi na głowę cegła w drewnianym kościele, tak? Jakże mogłoby to skupić uwagę na mojej skromnej osobie? Myślę sobie, że ci panowie dawno temu przyjęli na mnie, tak jak na prokuratora Witkowskiego, którego też przecież mogli zniszczyć fizycznie, czy w jakikolwiek inny sposób, no ale próbowali go zniszczyć, niszcząc mu opinię. Myślę, że na mnie też jest jakiś podobny plan od dawna. Plan pod tytułem odebrać wiarygodność, może czyniąc przestępcę, może czyniąc ze mnie oszołoma, może jeszcze kogoś innego. Myślę, że ustalono, że gdzieś tam sobie wymyślono, że gdyby mnie unicestwiono fizycznie, przynajmniej taką mam nadzieję, że tak jest, tak bym chciał, żeby tak było, tak? Gdyby mnie unicestwiono fizycznie, to może moje nieszczęście, moja śmierć
może by skupiła uwagę, no, na pewno by skupiła uwagę, tak? To by mogło być potencjalnie dla tych ludzi znacznie groźniejsze. Mówiąc szczerze, ja na ich miejscu zrobiłbym dokładnie to samo. Ile osób kupi moją książkę? No nie kupi kilkadziesiąt tysięcy, tak? Ile osób obejrzy moje spotkania na YouTube? No więcej, tak? Powiedzmy 100, 200, może 300 tysięcy kliknięć. Ile miejsc jestem w stanie objechać? No powiedzmy kilkadziesiąt rocznie, na które przyjdzie może kilkanaście tysięcy osób, jak dobrze pójdzie. To jest wciąż wszystko jakiś promil z punktu widzenia kraju. Z punktu widzenia kogoś, kto ma TVP, TVN, Polsat, stacje radiowe, największe portale itd., itd. Zastanawialiśmy się z moim przyjacielem, który wspiera mnie w wydaniu książki, dlatego drukowaliśmy ją za granicą. Nie drukujemy tej książki w Polsce, tylko za granicą. No, oni wiedzą, gdzie to, przecież mogę to powiedzieć publicznie, w Czechach drukujemy naszą książkę. I zastanawialiśmy się nad tym, czy na przykład za granicą nie będzie stał ktoś, kto złapie tego tira i po prostu go zaaresztuje, tak? No powiem szczerze, oczywiście nie chciałbym tego, to by było coś skandalicznego, bo nie ma w tej książce niczego sprzecznego z prawem. Sama prawda i tylko prawda. Ale zastanawialiśmy się nad takim wariantem. Co będzie, jeżeli to zrobią? Doszliśmy do wniosku, że gdyby ci panowie to zrobili, czego oczywiście nie chcemy, bo to by było fatalne, ale ja na ich miejscu myślałbym tak. Zablokujemy tego tira, zaaresztujemy, jakże głośno się zrobi o tej książce. To dopiero będzie reklama, tak? Niech sobie Sumiński wydrukuje tą książkę, niech odbędzie kilkadziesiąt spotkań, niech ją przeczyta 50-60 tysięcy ludzi. Damy radę, tak? Mamy TVN, TVP, portale i tak dalej, tak? Niech sobie jeździ, niech sobie gada. Moglibyśmy go dawno załatwić, no ale jak go załatwimy, no to wtedy może ci nawet, którzy się do tej pory nim nie interesowali, może się zaczną nim interesować. Mówiąc szczerze, ja na miejscu tych, którzy chcą zniszczyć, ja wiem, że jestem w stosunku do tych ludzi jakimś pyłkiem, prochem, czymś bardzo malutkim, ja na ich miejscu robiłbym dokładnie to samo. Nie chcę powiedzieć, że moim życzeniem byłoby, żeby mi tę książkę zaaresztowano. Nie ma żadnego powodu, żeby tak się stało. To absolutnie nie jest moje życzenie, wprost przeciwnie. Bardzo tego nie chcę. Chcę, żeby ona dotarła normalną drogą do wielu ludzi. Ale gdyby podjęto taką próbę, no to z pewnością nadano by tej książce rozgłos. Nie życzę sobie, żebym dostał cegłą w drewnianym kościele i umarł. Mam czwórkę dzieci, niektóre małe. Chciałbym zobaczyć, jak dorastają. Ale zakładam, że gdyby tak się stało, no to moją działalnością mogłoby się zainteresować znacznie więcej ludzi niż dziś się interesuje. Więc z punktu widzenia tych panów, zakładam, że to się po prostu im nie kalkuluje. Oni mogą sobie, zakładają, że mogą sobie na to pozwolić. Ja liczę tylko na to, że w swoich kalkulacjach się mylą i że jeżeli takich osób jak ja będzie dużo, będzie więcej, jeżeli państwo będziecie gdzieś to poniesiecie, z tego spotkania, z innego, z kimś innym i tak dalej, tu znowu posłużę się anegdotą, nie anegdotą, historią prawdziwą, zekranizowaną, ale prawdziwą, którą też opowiadam na takich spotkaniach z filmu Podaj Dalej. Historia znanego filmu z Kevinem Spacey, historia chłopca, którego matka jest alkoholiczką. On uwierzył w to, że zrobi trzy bezinteresowne uczynki dla trzech obcych osób. I jeżeli to zrobi, no to może Pan Bóg pomoże mamie wyjść z alkoholizmu. On to robi. Następna scena gdzieś tam w drugim końcu Stanów Zjednoczonych. Reporter jakiejś lokalnej telewizji dociera do gangstera, mordercy, pyta, czemu ty zachowałeś się altruistycznie? Pomogłeś tam komuś, narażałeś swoje życie, żeby pomóc. On mówi, czy myślisz, że jak ktoś jest gangsterem, bandytą, to nie ma honoru? Ja obiecałem, że pomogę trzem ludziom bezinteresownie i pomogłem. I ten reporter jedzie przez całą Amerykę, przez całe Stany Zjednoczone, by odkryć, że takich ludzi, którzy pomagają bezinteresownie innym, są dziesiątki tysięcy i na końcu dociera do tego chłopca i odkrywa, że to on uruchomił ruch, który ten reporter nazwał ruchem Podaj Dalej. Film oparty na faktach, autentyczna historia. Jeden mały chłopiec, któremu coś tam się w głowie zamajaczyło, można powiedzieć,
uruchomił do działania dziesiątki, a może i setki tysięcy ludzi, którzy podjęli tę jego akcję, robiąc bezinteresowne rzeczy dla obcych sobie ludzi. No to ja sobie myślę w tych kategoriach. Jeżeli jeden taki mały chłopiec uruchomił taką potężną armię ludzi, no to jak nas tutaj, nie wiem ile jest osób, 200-300, to ile osób my możemy uruchomić do działania? Ile rzeczy możemy zrobić? Jak każdy z nas zrobi chociaż trochę, to jest potęga. To tak naprawdę możemy przenosić góry. Więc ja mam świadomość, że ci Państwo mogą sobie na razie pozwolić na takie zaciszanie. Zaciszanie jest bardzo skuteczne. Ja jak publikowałem pierwszą książkę, kto naprawdę go zabił, w 2005 roku, o śmierci księdza Jerzego Popiełuszki, to ja w tej książce świadomie popełniłem przestępstwo. Zamieściłem, nawet nie zasłoniłem napisów ściśle tajne, dokumenty, one są w tej książce, tajne albo ściśle tajne, i nawet to zostawiłem. Ustaliliśmy z wydawcą, że jakby co, to jest zagrożone karą do 8 lat pozbawienia wolności. Każdy, kto publikuje ściśle tajne dokumenty, mając świadomość, że publikuje ściśle tajne dokumenty, jest zagrożony karą do 8 lat pozbawienia wolności. Ja świadomie popełniłem przestępstwo. Mieliśmy z wydawcą taki plan, że jeżeli będę postawiony w stanie oskarżenia, to będziemy się bronić, bo opinia publiczna ma prawo wiedzieć o takich kłamstwach dotyczących tak potężnej zbrodni, najgłośniejszej, najbardziej tajemniczej zbrodni w PRL. Liczyłem się ze wszystkim, z tym, że będę zaatakowany przez różne media, z tym, że mogę być postawiony przed prokuratorem, z tym, że no mogą, no różne rzeczy, tak? Że może nawet ktoś będzie chciał mi zrobić krzywdę, bo ja wiem, że to nie jest historia. Świadkowie w tej sprawie ginęli nawet w ostatnich latach. Wydawało mi się, że przewidziałem wszystko, ale nie przewidziałem jednej rzeczy. Kompletnej ciszy. Kompletnej ciszy. Zrobiło się po prostu cicho. Jakby tej książki w ogóle nie było. I gdyby nie to, że po paru kolegów dziennikarzy, zresztą z różnych stron, na przykład Bogdan Rymanowski we wrażej stacji TVN zaprosił mnie 3 razy, aż Walter go wezwał i powiedział, zaprosi Sumińskiego 4 razy i wylatujesz. Ale 3 razy mówiłem w TVN-ie o tej książce i o tym, co tam zawarłem. W kilku innych kolegów także mnie zaprosiło do swoich programów. Ona gdzieś tam zaczęła się rozchodzić. No, 17 tysięcy książki się rozeszło. Ale gdyby mnie wtedy postawiono przed sądem, albo gdyby ktoś zaczął krzyczeć, tak, że skandal ujawnił ściśle tajne dokumenty, przestępstwo i tak dalej, to ta książka trafiłaby do setek tysięcy ludzi. Tymczasem zastosowano metodę ciszy. Po prostu cisza. Nie ma tej książki, tak? Michał Jerzewski, wydawca Frondy, mówi, że kiedy wydawał Resortowe Dzieci, to przez pierwsze 2 tygodnie było cicho. Ta książka sprzedała się przez pierwsze 2 tygodnie w kilku tysiącach egzemplarzy, kilka tysięcy, czyli wydawało się, że nie trafi do Bóg wie jakiej armii ludzi. I kiedy się zaczęła lawinowa sprzedaż? Jak panowie Żakowski, pan Żakowski zażądał zabrania jego wizerunku z książki, jak Tomasz Lis postraszył sądem, jak Monika Olejnik postraszyła sądem, zaczęli, nerwy im puściły, zaczęli o tej książce mówić, tak? Sami zrobili jej reklamę. I sprzedaż poszła lawinowo. Książka trafiła do ponad 100 tysięcy odbiorców. Gdyby siedzieli cicho, na pewno by nie trafiła do takiej liczby ludzi. To jest odpowiedź na pana pytanie. Można oczywiście, albo jeszcze inna odpowiedź. Nie pamiętam tej chwili nazwiska autora, słynna postać, taki autor takiej książki o mafii sycylijskiej, Komorra. Jakaś taka bliskość tej nazwy. O właśnie, książka Komorra. I on tam pisze w tej książce, że dopóki moja książka sprzedawała się w nakładzie kilkunastu tysięcy egzemplarzy, to nikt się nimi zainteresował. Jak sprzedała się w nakładzie tam 100 tysięcy, to zacząłem otrzymywać pierwsze pogróżki. Jak sprzedała się w nakładzie 1 miliona egzemplarzy, to zrozumiałem, że moje życie jest zagrożone. Wyjechał do Wielkiej Brytanii, mieszka tam do dziś. Nie wrócił już nigdy do Włoch. Zmienił nazwisko, mieszka w Wielkiej Brytanii. Dopóki, myślę sobie tak, dopóki działalność moja, czy takich osób jak ja, nie wchodzi w obszar milionów ludzi, to skutecznie jest to zaciszyć, niż z tym walczyć. Jawnie, znaczy walka trwa cały czas, bo
Czymże można to nazwać, jeśli nie walką, że tuż przed przesłuchaniem prezydenta Komorowskiego w Pałacu Prezydenckim Gazeta Wyborcza poświęciła mi 6 artykułów, przy czym 3 dwukolumnowe, wszystkie zaczynały się z pierwszej strony. Jak 7-8 dnia nie było nic o mnie, to aż poczułem się rozczarowany. Napisano tam o mnie tyle bzdur, że ja kiedyś, jak będę miał trochę więcej czasu i sił, ja je wszystkie sobie zachowałem, jak będzie normalna Polska, to pociągnę tych panów do odpowiedzialności sądowej. Jeszcze nie dziś, bo no po pierwsze, w takim kraju, w jakim mamy, musiałbym mieć bardzo dużo szczęścia do sędziów. Myślę, że jeżeli kiedyś się doczekamy normalnej, naprawdę wolnej Polski, to i przestanę chodzić wreszcie od sądu do sądu, od prokuratora do prokuratora, będę miał troszkę więcej możliwości i sił, to ja do tego tematu wrócę. Natomiast o czym mówię? Mówię o tym, że ta walka oczywiście trwa, tak? No, ciągłe, tylko ona trwa bardziej skrycie, nie jawnie. Gdy w swojej pierwszej książce Z mocy bezprawia napisałem, że w najbardziej trudnych dla mnie chwilach wsparło mnie kilkudziesięciu kolegów i wymieniłem ich. Niestety ich wymieniłem w tej książce z nazwiska. Janek Pospieszalski, Bogdan Rymanowski i tak dalej, i tak dalej. Dziękuję wam i tak dalej. I proszę sobie wyobrazić, że w ciągu kilku tygodni do wszystkich tych wymienionych z imienia i nazwiska kolegów, także księży różnych tam wymieniłem, trafiły maile i listy, w których autor anonim pisał, czy warto pomagać Sumińskiemu. 5 stron napisanych maczkiem, konkluzja oczywista, nie warto, nie warto, tak? Zgrabnie zrobiona mieszanina kłamstw i faktów w proporcjach 99:1, które były wielkim atakiem na mnie, tak? Ale jak to się odbywało? W ciszy, anonimowo, punktowo. Każdy, kto mi pomógł, kto okazał mi wsparcie, kto okazał mi odrobinę serca, otrzymał list, w którym się dowiedział, że pomaga przestępcy, jakiemuś szalonemu człowiekowi, który wdał się w jakieś dziwne układy i tak dalej, i tak dalej. Że lepiej tego Sumińskiego obchodzić szerokim łukiem. Więc ta walka trwa. Ona trwa, tylko ona trwa w ciszy, tak bardziej po cichu, tak? Gdyby się okazało, że moja książka Niebezpieczne związki Bronisława Komorowskiego rzeczywiście trafiła pod strzechy i rzeczywiście dotarła do bardzo dużej grupy ludzi, no to muszę zakładać, że ten scenariusz może się zmienić, tak? Że jeżeli by się nie udało zaciszyć, a zaciszenie, ja rozumiem przez zaciszenie, że moje książki, to co mówię, to co piszę, trafia mimo wszystko do ograniczonego kręgu odbiorców. To nie są, zakładam, że z punktu widzenia tych panów, którzy mają wpływ na rząd dusz, docierają do milionów ludzi, to, że ja docieram do dziesiątek tysięcy, to można wpisać w koszta. Gdybym zaczął docierać do setek tysięcy, być może sytuacja by się zmieniła i być może postąpiono by ze mną radykalnie. Chciałbym oczywiście docierać do jak największego grona ludzi, a oczywiście chciałbym, tak jak powiedziałem, doczekać dorośnięcia moich dzieci. Więc nie oczekuję oczywiście tych działań bardziej radykalnych, ale rozumiem, dlaczego ich nie ma. I rozumiem, dlaczego takie spotkanie może się odbyć, dlaczego mogę mówić do państwa. Mówiąc krótko, dlaczego jeszcze nie spadła mi cegła na głowę w drewnianym kościele? Panie Wojciechu, tą niedzielę ma w Częstochowie być pan prezydent Bronisław Bulkomorowski. No takie pytanie, czy jak go spotkam w Alejach przypadkiem, mogę mu dać do podpisu poprosić autografię na pana książkę? Sprawi mi pan w tym osobistą przyjemność. Bardzo pana o to proszę. Panie Wojciechu, nie wiem, czy pan mógł wiedzieć na przykład o panu Kukizie, ale w świetle pańskiej wiedzy, oczywiście z służb specjalnych, na którego kandydata lepiej nie głosować? Na którym? Oprócz pana Bronisława. Oj, ja państwu powiem tak, nie chcę tego robić. Nie chcę tego robić, to znaczy nie chcę mówić państwu, na kogo głosować, na kogo nie głosować. Ja chciałbym, nie chcę, żebyście państwo albo ktokolwiek inny zarzucił mi, że ja tu przyszedłem robić kampanię wyborczą, agitować.
Ja napisałem szczerą, uczciwą, najlepiej jak potrafiłem, całym sercem książkę o Bronisławie Komorowskim, postaci, która w moim głębokim przekonaniu, jej kontynuowanie kariery na stanowisku prezydenta Polski będzie takim zagrożeniem, którego skutków nie da się już cofnąć. Tu nie chodzi tylko o 5 lat. Chodzi o to, że w tej chwili wchodzimy w bardzo newralgiczny czas. Nie tylko to, że ta lokomotywa dobiega, jej kurs dobiega końca. Że z tej lokomotywy zostały już może co najwyżej koła i może coś jeszcze. Chodzi także o to, że za chwilę, przecież to wiecie Państwo, cudzoziemcy będą kupować ziemię. Bronisław Komorowski robi już podchody pod prywatyzację lasów. Przez te 5 lat będzie można domknąć koło, a skutki tego domknięcia koła będą, jestem o tym głęboko przekonany, mądrzejsi ode mnie są o tym głęboko przekonani, będą odczuwalne nie przez najbliższe 5, 10 czy 15 lat, tylko mogą być odczuwalne na wiele, wiele pokoleń. I dlatego tak ważne jest, żeby odsunąć ten układ od władzy. Najpierw Bronisława Komorowskiego, a potem Platformę Obywatelską. Nie chcę Państwu mówić, na kogo ja będę głosował, czy zachęcać Państwa do głosowania na tego czy innego kandydata, no bo w tym momencie wszedłem właśnie w te buty kogoś, kto agituje na rzecz tego czy innego kandydata. Ja chciałem Państwu powiedzieć, że za śmiertelne zagrożenie dla naszego kraju postrzegam wybór Bronisława Komorowskiego na prezydenta Polski na dalsze 5 lat i wybór Platformy Obywatelskiej jako tej partii, która ma dalej rządzić Polską. I w tym miejscu chciałbym się zatrzymać, natomiast nie chciałbym wchodzić w buty kogoś, kto mówi, żeby głosować na tego czy innego kandydata. No, znam kilku kandydatów osobiście. Mogę powiedzieć, że nawet się z jednym troszkę przyjaźnię, ale innych cenię. Jeszcze innego kandydata znają moi przyjaciele i mówią, że absolutnie można w ciemno na niego głosować, ludzie, którym ufam. Są to za każdym razem inne kandydatury. No oczywiście mam swojego kandydata, na którego oddam głos, ale myślę, że gdybym tutaj Państwu o tym mówił, no to mógłbym już właśnie być oskarżony o jakąś formę agitacji, a tego bym nie chciał robić. No, na pewno nie jest to Bronisław Komorowski, tyle mogę powiedzieć. Jeśli chodzi o Smoleńsk, to był kwiecień 2010 rok. Ja w tamtym czasie jeszcze byłem na etapie chodzenia od sądu do sądu, od prokuratora do prokuratora. Nie miałem tygodnia, żebym nie był co najmniej raz w prokuraturze czy w sądzie, ale mówiąc krótko, wstawałem ze swojego upadku, wstawałem z kolan. Tak naprawdę nie byłem wtedy jeszcze czynny. Bardzo długo trwał ten proces dochodzenia, powstawania. I tak naprawdę kilka, może nawet więcej niż kilka miesięcy dopiero po Smoleńsku ja tak na dobre wróciłem do dziennikarstwa śledczego, do dokończenia spraw, którymi zajmowałem się wcześniej, więc ja nie badałem Smoleńska, ja rozmawiałem tylko z kolegami, którzy zajmowali się tutaj tym śledztwem. Oni mają zdecydowanie większą wiedzę na ten temat niż ja. Trudno mi więc się wypowiadać na temat tutaj jakichś konkretnych faktów czy quasi faktów. Natomiast jeśli chodzi o to, co się, o te ostatnie wydarzenia, powiem szczerze, że nie mam jednoznacznie skrystalizowanego zdania. Wydaje mi się, że no, powiem troszkę więcej. Nie wszystko mi się w tym, co słyszałem, podoba. Tam niektóre rzeczy były powiedziane tak ogólnikowo, tak mało konkretnie,
tak dookoła, że zabrzmiało to dla mnie, no tak jak ktoś chciał coś powiedzieć, ale tak naprawdę nic nie powiedzieć. Nie czytałem książki i dlatego może dużo więcej jest w książce. Nie czytałem dlatego, że no po prostu doba ma tylko 24 godziny i nie było tak naprawdę kiedy tego zrobić. Ostatni czas jest niezwykle intensywny dla mnie. Nie chciałbym tutaj ani chwalić kolegi po fachu, ani go krytykować. Za mało wiem. Moje takie pierwsze wrażenie jest no takie, że no nie usłyszałem tutaj konkretów, tak? Natomiast czas, kiedy to nastąpiło, był taki dla mnie, no też taki troszkę zastanawiający, tak jakby no ktoś chciał znowu spowodować, że ludzie po tej stronie, nazwijmy to barykady, jakby się zacietrzewią i na tym tle Bronisław Komorowski będzie mógł wystąpić jako oaza spokoju, oaza takiej stabilizacji, a proszę bardzo, ci po drugiej stronie, jak oni wygrają, no to za chwilę może wezmą szablę i pójdą na Moskwę, tak? Tak jak mówię, nie chcę wchodzić za bardzo w ten temat, bo za mało wiem, a książki pana Rota nie czytałem, jeszcze nie czytałem, przeczytam ją na pewno w maju. Wtedy wyrobię sobie zdanie bardziej konkretne. Natomiast jeśli chodzi o Bronisława, o Polaka, tak, który tego przedstawiciela władz, no, tak samo za mało na ten temat wiem, no, tym bardziej, że autor tutaj no, tak dość ogólnikowo to wszystko powiedział. Mówię, pewnie jest więcej w książce. Sięgnę do książki, to będę wiedział. Na dziś więcej powiedzieć nie chciałbym, bo byłoby to gołosłowne. No jeśli chodzi o tą pierwszą sprawę, no to ja się znam z Romualdem Szemielkiewem, wiele razy rozmawialiśmy, czy to po różnych programach, czy także na jakichś tam spotkaniach, które sobie zorganizowaliśmy specjalnie w tym celu. Tutaj o tym, jak Bronisław Komorowski, no i także dziennikarze, tak, zachowali się, jak doszło do próby zniszczenia Romualda Szemielkiewa. No akurat ta historia została już bardzo gruntownie opisana. Ja nie prowadziłem. Książka, którą ja polecam Państwu, jest książką, jest takim zapisem, jak ja dochodziłem do poznawania zakrytych kart dotyczących Bronisława Komorowskiego, czyli tego, co opinia publiczna nie wie, dotąd nie wie, albo wie bardzo śladowo. Akurat ta historia dotycząca prowokacji względem Romualda Szeremietiewa została już dość dobrze w mediach opisana. Jeśli chodzi natomiast o pana Romualda Pytelickiego, to ja się znam z Agnieszką Pytelicką dość dobrze. I mamy, Agnieszka Pytelicka na początku wierzyła w to, że jej mąż popełnił samobójstwo. Ale później poznała pewne fakty, które całkowicie zmieniły jej pogląd w tej sprawie. I ona dzisiaj nie wierzy już, że to było samobójstwo. Mamy tutaj pewne informacje. Z dużym prawdopodobieństwem mogę powiedzieć, że jeszcze w tym roku powstanie na ten temat książka, z dużym prawdopodobieństwem. No chyba tyle mogę powiedzieć. No tutaj jeszcze dużo zależy od Agnieszki Pytelickiej, która musi podjąć jakieś pewne decyzje. No, może się zatrzyma w tym miejscu. Okej, pomału będziemy kończyć. Ja sobie pozwolę na koniec zadać pytanie. Panie Wojtku, czy słyszał Pan o akcji Kraj 2015, o takiej projektowanej? Jeżeli tak, to jaką ma Pan opinię na ten temat? A proszę mi coś przybliżyć, bo... No, są szykowane duże manewry z udziałem kilkudziesięciu tysięcy funkcjonariuszy różnych.
A, operacja Kraj 2015. No, myślę, że mam tutaj taką opinię jak Państwo, którzy o tym słyszeli, tak? To znaczy, traktuję to jako bardzo realne zagrożenie, jako bardzo realne potencjalne zagrożenie, tak? Że gdyby coś nie poszło po myśli, to być może ma być to może taki straszak, tak? Ja chcę wierzyć, że to jest tylko straszak. Pamiętam, jak po Warszawie krążył taki dowcip po wyborach parlamentarnych, jakoby Angela Merkel miała mówić do Władimira Putina: wasz prezydent, nasz premier. Ja bym chciał, żeby to był tylko dowcip, ale to, o co pan pyta, o czym pan mówi, to pokazuje, że to niekoniecznie musi być tylko dowcip. Jednakowoż, tak jak mówię, ja bym nie chciał, a już na pewno nie chciałbym kończyć spotkania takim wątkiem, w którym byśmy doszli do wniosku, że no ze wszystkich stron jesteśmy osaczeni, tak? Tu z jednej strony jakieś ćwiczenia, tutaj serwery, tutaj fałszowanie wyborów, tutaj jakieś sposoby na to, żeby ludzie mogli głosować, bo dowody osobiste są bez meldunku. I słyszy się o tym, że jedna osoba może głosować w wielu miejscach, ma o tym wiedzę. No, różne takie akcje pokazujące, że jesteśmy osaczeni i że ile byśmy głosów nie oddali, to i tak jesteśmy przegrani. Ja bym na pewno nie chciał, żebyśmy wyszli z tego spotkania z takim właśnie przekonaniem, tylko raczej żebyśmy wyszli z przekonaniem, że to, co jest do zrobienia, to trzeba zrobić i po prostu zróbmy to. A z Bożą pomocą wierzę w to, że obudzimy się w normalnym kraju. Tyle. Dziękuję za to przesłanie. Pan Wojtek będzie dla nas mobilizującym przykładem. Dziękujemy bardzo za niezwykle interesujące spotkanie. Dziękuję.